Dzisiaj oficjalnie otwieramy nasze centrum treningowe pod nazwą Wielośrodowiskowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Taką wdzięczną nazwę ma Jaśmin. Jest to centrum treningowe dedykowane kierunkowi Bezpieczeństwo Narodowe, które od kilku lat rozwijamy w naszej uczelni. Możliwość utworzenia i sfinansowania tego centrum wynikło z naszych wieloletnich starań, jeśli chodzi o tutaj o dbałość o jakość kształcenia naszej uczelni, ponieważ uczelnia od 6 lat jest laureatem programu ministra nauki, Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nagrodą w tym programie jest 1 000 000 zł, które uczelnia może przeznaczyć na przykład na utworzenie lub modernizację już istniejących pracowni. W tym roku akademickim podjęliśmy decyzję, aby właśnie utworzyć Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest to ogromny wydatek finansowy dla uczelni, bo blisko 500 000 kosztowało utworzenie tego centrum, bo to nie jest tylko kwestie lokalowe, ale też odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, szkolenia pracowników. Generalnie te centra zarządzania kryzysowego są to takie jednostki, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli i odpowiedzialne są za koordynację pracy służb na poziomie powiatu, samorządu, a nawet i na poziomie kraju, czy też struktur NATO. Dlatego też dzisiaj naszymi gośćmi będą przedstawiciele i właśnie władz samorządowych, czy związanych tutaj z kwestiami bezpieczeństwa w mieście, jak także służb mundurowych, ponieważ koordynacja działań tych wszystkich instytucji jest niezbędna. Dzisiaj oprócz takich informacji dotyczących tego systemu będzie możliwość praktycznego doświadczenia, ponieważ zaprosimy naszych uczestników do udziałów w takiej praktycznej realizacji jednego z zadań. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu uczelni, którzy w ogóle posiada ten system, szczególnie dedykowany właśnie dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, więc jest duża ekscytacja i duże nadzieje związane z tym, aby właśnie nasi absolwenci mogli później realizować te zadania, czy to wśród administracji publicznej, czy też na przykład w służbach mundurowych.